Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Życie Kościoła, matki naszej, którego przez chrzest i bierzmowanie jesteśmy częścią składową, obiega rok kościelny w jego dwóch częściach, bądź dwóch wymiarach, wokół których skupia się całe liturgiczne życie Kościoła, całe jego witalne życie które ma głęboki wpływ na nasze bytowanie, tak doczesne, ale i przede wszystkim to nadprzyrodzone. Pierwszy jego wymiar skupia nas na tajemnicy wcielenia, która jest początkiem. Ta tajemnica jest, można powiedzieć, uniżeniem się Syna Bożego w nadzwyczajnej ingerencji, jaką Bóg czyni na rzecz nędzy człowieka, zagubionego, obciążonego przez śmiertelny jad grzechu. Uwidacznia się w tym okresie przygotowawczym, czyli w okresie Adwentu, a następnie okresie Bożonarodzeniowym, który właśnie jest tym momentem wcielenia się nadziei pewnej, logosu, słowa przedwiecznego, słowa przedwiecznego Ojca, Syna Bożego, który stał się dla nas słowem, które stało się ziarnem wpierw obumierającym, czyli przyjmującym ten grzech na siebie. A następnie ożywiającym, zmartwychwstającym w życiu łaski, który nam wyjednał. Drugi wymiar Kościoła dotyczy natomiast tajemnicy odkupienia, która jest tym elementem kulminacyjnym, jest tym skutkiem tajemnicy wcielenia. To ona stała się bożym rozwiązaniem tej beznadziejnej sytuacji, kondycji człowieka, w której się znalazł po grzechu. Dlaczego? Ponieważ został oszukany, że może stać się jak Bóg. Że może być taki sam na równi z Bogiem, człowiek, zetknąwszy się z tym misterium iniquitatis, czyli z tajemnicą zła, tajemnicą nieprawości, został wplątany w podstępny dialog Lucyfera, anioła światłości, który wymierzył przeciwko samemu Bogu, w którym próbował on dotknąć Go w jego najpiękniejszym stwórczym dziele, w którego przepiękną i myślącą formą miał być właśnie człowiek człowiek stworzony na obraz Boży, podobieństwo Boga miał być obrazem odbijającym w sobie wszelkie doskonałości Boże, takie jak mądrość, piękno, wierność, cnoty, ofiarność, który na sposób dojrzały i wolny, umyślnie i całą wolą Boga przyjmuje, Boga miłuje i Bogu służy całym sercem. Jako swojemu umiłowanemu ojcu. Wchodzimy zatem w czas siedemdziesiątnicy, to bardzo poważny czas. Czas przygotowania się do wielkich tajemnic, misterium paskalnego, który przekracza każdego z nas bez wyjątku, którego najwyższą cenę zapłacił za nas sam baranek bez skazy, którego tęsknotę każdy z nas, każdy człowiek bez wyjątku na Ziemi posiada, choćby nawet się jej zapierał. Albo świadomie ją odrzucał. Pierwszym etapem tego trójstopniowego oczyszczenia, do którego jesteśmy przygotowywani w tym czasie, prowadzi nas, właśnie będzie nas prowadzić do czasu Triduum Paschalnego. Tym etapem teraz jest przedpoście, który składa się z trzech tygodni, następnie Wielkiego Postu, cztery tygodnie, można powiedzieć takie ponad, można nawet czterdzieści dni. Na samym końcu krótki czas Wielkiego Tygodnia. Który będzie przygotowywał nas na ten szczyt Jezusowego wcielenia. Matka Kościół, jako dobry pe pedagog, bardzo powoli wprowadza nas w te etapy oczyszczenia. Dlaczego? Proste. Abyśmy nie zasłabli na tej drodze zwycięczenia, ale byśmy mogli jako czyści, w pełni zaczerpnąć z bożych darów łaski wysłużonych nam przez Jezusa Zbawiciela. Jedynego Zbawiciela, rodzaju ludzkiego, jedynego, króla wszechświata i wszechrzeczy. Okres przedpościa, w który, ufam, świadomie wchodzimy, ukształtował się już za czasów świętego Grzegorza Wielkiego na przełomie VI i VII wieku. Wraz z ustanowieniem Wielkiego Postu jest także czasem, w którym przygotowujemy się na wyjście na pustynię. Przez pustynię mam na myśli tutaj nasze ludzkie zmaganie, nasze, naszą współpracę z łaską która jest też walką, jak mówi święty Paweł, w lekcji wyjętej z listu pierwszego listu do Koryntian, który przyrównuje chrześcijańską ascezę do olimpijskiego zmagania, czyli wysiłku. Podejmujemy zatem trud i rezygnację, by wyćwiczyć władze wyższe, rozumowe, umysłowe, dzięki Bożej łasce, by panowały nad władzami niższymi, pragnieniami zmysłów, których percepcja po grzechu została zakrzywiona. Po co to wszystko czynimy? Odpowiedź jest prosta. Po to, by móc w konsekwencji miłować świadomie Boga i na koniec otrzymać od Niego trwały wieniec zbawienia. Czas przedpościa zwraca również uwagę na trzy ważne elementy. Pierwszy to głębia ludzkiego upadku. Musimy przypomnieć sobie o skutkach działania grzechu pierwszych rodziców. Które idzie także w pokolenia, czyli dotyka również i każdego z nas. A więc natury ludzkiej poranionej przez słabość grzechu, która nie jest już taka jak przed Grzechem, y, jaką posiadał Adam przed Grzechem, ale jest skażona rządłem śmierci, którego działanie w każdym z nas powoduje ciekawość, zainteresowanie grzechem. Ale można też powiedzieć, że ten grzech. Jest również wynika z braku zaufania do Boga, troszczącego się o najmniejsze dobro, bo kto Bogu nie ufa, ten wybiera grzech, a kto grzeszy, nie miłuje. Drugim elementem, o którym warto pamiętać, to nadzieja zwycięstwa w łasce Bożej. To nie tylko uświadomić sobie ludzki upadek, ludzką słabość ku Grzechowi, przyciąganie ku Grzechowi. Ale że jest coś wyższego, nadprzyrodzonego, że łaska broni nas. Możemy za świętym Bawłem powtarzać, że prawo naszych człon, prawo, w naszych członkach prawo ciągnie nas ku grzechowi, mimo prawo umysłu, które jest odmienne od prawa ciała. Jezus jednak przez swoją śmierć, cierpienie i zmartwychwstanie wyjednał nam łaskę będącą nasieniem życia wiecznego cenniejszego od życia naturalnego naszego bądź aniołów. Łaska uświęcająca, o której tutaj jest mowa, jest właśnie nowym wewnętrznym życiem. To Bóg zanurza nas w, trój, w obiegu trójcy przynajświętszej. To właśnie dzięki temu obiegowi człowiek jest wzmacniany, człowiek otwiera oczy na prawdę, człowiek jest w stanie tą prawdę przyjąć i również uświadamia sobie. Dlaczego tutaj na tej ziemi istnieje, a istnieje dla celu ostatecznego, dla zbawienia. Człowiek, mimo że przez zasługi Chrystusa, które nam wyjednał, który można powiedzieć, na żadnych z łask nie zasługuje, która usprawiedliwia nas przed sprawiedliwym gniewem bożym spowodowanym przez ludzki grzech, która, jak mówiłem wcześniej, jest buntem przeciwko Bożej Miłości nie tak, jakby chcieli tego protestanci, którzy twierdzą, idąc za nowinkarstwem Marcina Lutra, że łaska nie jest nowym życiem wewnętrznym. Jest tylko przepisaniem zewnętrznych zasług Chrystusa, że łaska nie zmienia człowieka, że człowiek jest tak doszczętnie skorumpowany, że jest to bez znaczenia. Niestety nieprawda, bo to przeczyłoby po pierwsze stwórczemu dziełu Bożemu, że Boże dzieło jest doskonałe, a po drugie, przeczyłoby zbawczym, zbawczym e, dziełom, które Jezus wyjednał dla nas na krzyżu. Łaska jest zdrojem życia. Łaska jest dla nas orężem, nadzieją, mimo że na nią nie zasłużyliśmy. Mimo to, Bóg chce jej udzielać obficie każdemu z nas, jak dobry ojciec, któremu zależy na zbawieniu każdego ze swoich dzieci. Oraz trzeci element, o którym warto pamiętać. To zaproszenie do wytrwałej walki o niebo. Łaska to jest oręż, ale ona nie obciąża naszej wolności i w żaden sposób jej nie determinuje. Ona wzmacnia natomiast nasze osłabione siły, abyśmy umieli opanować w nas to, co grzeszne i łudne zarazem, dając na sposób wolny człowiekowi prawo do decydowania o swoim losie, choć częstokroć oznacza to również dla człowieka śmierć ponieważ częstokroć człowiek nie wybiera Boga, a wybiera siebie. Zatem wezwani jesteśmy, aby zrozumieć wolność na kształt nie protestancki, ale na kształt świętego Tomasza, który mówi o wolności jako nie do wolności, o wyboru od czegoś do czegoś, bądź między czymś a czymś, ale jako otwartości ducha na nieskończone dobro, którym jest sam Bóg. A w takim pojmowaniu wolności Powinniśmy walczyć o niebo każdego dnia, opierając się aż do przelewu krwi, mimo że brzmi to bardzo drastycznie, walcząc przeciwko grzechowi, jak mówi święty Paweł w liście do Hebrajczyków. Dzisiejsza Ewangelia, Mateuszowa Ewangelia, jest świadectwem tej nieskończonej, można powiedzieć, szalonej Bożej dobroci i pragnieniem, aby zostali zbawieni jak najliczniejsi z nas. Zapłatą, jakiej udziela gospodarz, Bóg, pracownik winnicy, odznacza się równością co do wartości zapłaty. Dlaczego? Ponieważ zapłatą, którą daje Bóg, jest usprawiedliwiająca łaska, a Bóg jej udziela każdemu porówno, bez wyjątku. Różnica jest tylko w tym, jak ją przyjmujemy. Ci, którzy przyjmują ją ochoczo, dochodzą w końcu do zrozumienia, czym ta istota łaski jest. A jeśli już to zrozumieją, to podchodzą jak Zbawiciel, który pełen ofiary oddał siebie, abyśmy byli w wolności, abyśmy mieli życie. To pobudza nas i skłania do życia ofiarnego, bez lęku i strachu, by tracić. Bo to, co mamy, nie mamy od siebie i nie jest to tylko pracą naszych rąk, ale jest to darem Boga, wszystko co otrzymujemy. Natomiast pracownicy pierwszej godziny, abyśmy mieli to na uwadze, bo możemy stać się jak właśnie ci pierwsi pracownicy, którzy wygodnie się ulokowali, to ci, co wloką się na drodze, robiąc Bogu wymówki, od czasu do czasu pobudzając się, wyznawszy swoje winy. Jakimi my mamy się stać? Czas siedemdziesiątnicy przypomina nam o życiu ofiarnym, że mamy stać się jak kadzidło. Które poddając się rozżarzonemu ogniowi cierpień i trudów podejmowanych w Bogu i dla Boga, mamy stać się miłą wonią, która wznosi się do Jego tronu, na Jego cześć i chwałę. Takimi mamy właśnie się stać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.